Cześć, pisanka Szydełkiem z motywem serca. W opisie filmu znajdziesz linki do pisanek wykonanych wzorem serduszek innej wielkości. Tutaj w środku mam plastikowe akrylowe wypełnienie. Wielkość 10 cm. Mierzymy w ten sposób. Do wykonania tego projektu polecam kordonek maksimum przyjemności. 100% bawełna, 565 metrów na 100 gram. Wybrałam kolor 1727. Do kordonka maksimum używam szydełka 1,5 mm. Zaczynamy. Pętelka. Sześć oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym małym kółku. Nitkę od razu chowamy. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Chwytamy za kółko początkowe, wykonujemy słupek. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Chwytamy za kółko początkowe, wykonujemy słupek. Wykonamy w ten sposób 8 słupków. Na końcu okrążenia mamy 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 słupków w okrążeniu, a pomiędzy słupkami po 5 oczek łańcuszka na łuk. Nitkę początkową odcinamy, nie jest już potrzebna. Przechodzimy na to trzecie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Siedem oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 słupków w okrążeniu. A pomiędzy słupkami po 7 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na czwarte oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na czwartym oczku łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Siedem oczek łańcuszka na łuk.
Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka i uwaga, wykonujemy półsłupek. Siedem oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka i uwaga, wykonujemy słupek. Siedem oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. I uwaga, wykonujemy półsłupek. Pracujemy na zmianę. Słupek, półsłupek. Słupek, półsłupek, całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze 2 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. W sumie 3. Tutaj powstanie serduszko. A pomiędzy serduszkami wykonujemy w tym okrążeniu 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk, wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka, wykonujemy półsłupek. Siedem oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka, półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten słupek z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy 3 słupki na serduszko. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy 2 na jednym. Na kolejnym słupku 2 słupki. Pierwszy. Drugi. Na następnym słupku 2 słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie 6. Serduszko w tym okrążeniu ma 6 słupków. A pomiędzy serduszkami 7 oczek łańcuszka. Przechodzimy na ten duży środkowy łuk. Wkłuwamy szydełko w czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. 7 oczek łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy słupek serduszka. Wykonujemy 2 słupki.
Pierwszy. Drugi. I dalej pracujemy tak, jak pokazałam. Spotkamy się na końcu okrążenia. Na końcu okrążenia mamy 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy 2 na jednym. Następnie wykonamy 4 razy słupek nad słupkiem. Na pierwszym słupku słupek. Na kolejnym słupku słupek. Mamy 2. Na następnym słupku słupek. Mamy 3. Na kolejnym słupku słupek. 4. 4 razy słupek nad słupkiem. Na tym ostatnim słupku 2 słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie 8. Serduszko w tym okrążeniu ma 8 słupków. A pomiędzy serduszkami w tym okrążeniu wykonujemy 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na pierwszy słupek serduszka. Wykonujemy 2 słupki. Pierwszy. Drugi. I dalej. Pracujemy tak, jak pokazałam. Całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek. W tym samym miejscu mamy 2 na jednym. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek. Na kolejnym słupku 2 słupki. Pierwszy, drugi, na następnym słupku 2 słupki, pierwszy, drugi, na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek. Na ostatnim słupku 2 słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie 12. Serduszko w tym okrążeniu ma 12 słupków. A pomiędzy serduszkami w tym okrążeniu 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj na ten środkowy łuk, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka. Wykonujemy 3 słupki. Pierwszy.
drugi, trzeci. Tutaj powstanie nowe serduszko. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy słupek serduszka. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. I dalej. Pracujemy tak, jak pokazałam. Całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Uwaga! Te trzy słupki zamienimy na jeden. Aby to zrobić, wykonujemy dwa oczka łańcuszka na słupek do połowy. Na kolejnym słupku słupek do połowy. Na następnym słupku słupek do połowy. Wszystkie nitki razem. Trzy słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Te trzy słupki zamienimy na jeden. Na pierwszym słupku słupek do połowy. Na kolejnym słupku słupek do połowy. Na następnym słupku słupek do połowy. I razem trzy słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Siedem oczek łańcuszka na łuk. Te trzy słupki zamienimy na jeden. Na pierwszym słupku słupek do połowy. Na kolejnym słupku słupek do połowy. Na następnym słupku słupek do połowy. I razem. Trzy słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Te trzy słupki zamienimy na jeden. Na pierwszym słupku słupek do połowy. Na drugim słupku słupek do połowy. Na trzecim słupku słupek do połowy. I razem trzy słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na pierwszy słupek nowego serduszka. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi, dwa na jednym. Na kolejnym słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Na następnym słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie 6. Nowe serduszko w tym okrążeniu ma 6 słupków. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy tutaj. Te 3 słupki zamienimy na 1. Na pierwszym słupku słupek do połowy. Na drugim słupku słupek do połowy. Na trzecim słupku słupek do połowy. I razem trzy słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Tak to wygląda. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj w tym miejscu. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na to czwarte oczko łańcuszka. Oczko ścisłe tutaj. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka.
Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na czwartym oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka. Pół słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Pięć oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na pierwszy słupek nowego serduszka. Wykonujemy tutaj dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa na jednym. Następnie cztery razy słupek nad słupkiem. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Cztery razy słupek nad słupkiem. Na tym ostatnim słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie 8. Nowe serduszko w tym okrążeniu ma 8 słupków. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy tutaj na to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy pół słupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na pierwszy słupek nowego serduszka. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na to trzecie oczko łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka. Pół słupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy słupek nowego serduszka. Wykonujemy dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Dwa na jednym. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek. Na kolejnym słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Na kolejnym słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek.
Na tym ostatnim słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi. W sumie 12. Nowe serduszko w tym okrążeniu ma 12 słupków. A pomiędzy serduszkami wykonujemy 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, pół słupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, pół słupek. 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na ten pierwszy słupek nowego serduszka. Wykonujemy 2 słupki. Pierwszy. Drugi. Pracujemy tak jak pokazałam, całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na ten pierwszy słupek. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na trzecim oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na pierwszym słupku. Uwaga! Te 3 słupki zamienimy na jeden. Aby to zrobić, wykonujemy 2 oczka łańcuszka na słupek do połowy. Na kolejnym słupku słupek do połowy. Na następnym słupku słupek do połowy i razem 3 słupki łączone górą, czyli 1 słupek. Te 3 słupki zamienimy na 1. Na pierwszym słupku słupek do połowy. Na drugim słupku słupek do połowy. Na trzecim słupku słupek do połowy i razem 3 słupki łączone górą, czyli 1 słupek. 7 oczek łańcuszka na łuk. Te 3 słupki zamienimy na 1. Na pierwszym słupku słupek do połowy. Na drugim słupku słupek do połowy. Na trzecim słupku słupek do połowy i razem 3 słupki łączone górą, czyli 1 słupek. Te 3 słupki zamienimy na 1. Na pierwszym słupku słupek do połowy. Na drugim słupku słupek do połowy. Na trzecim słupku słupek do połowy i razem 3 słupki łączone górą, czyli 1 słupek. 7 oczek łańcuszka. Przechodzimy na ten środkowy łuk, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, pół słupek. 7 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejne serduszko. Te 3 słupki zamienimy na 1. Na pierwszym słupku słupek do połowy. Na drugim słupku słupek do połowy. Na trzecim słupku słupek do połowy. I razem 3 słupki łączone górą, czyli 1 słupek. Tak to się prezentuje.
Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, w tym miejscu. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na to czwarte oczko łańcuszka. Przechodzimy jak zawsze oczkami ścisłymi. Oczko łańcuszka. Półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. 7 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. 7 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. 7 okrążeniu wykonamy łuki z 7 oczek łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na to czwarte oczko łańcuszka. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Oczko łańcuszka. Półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. 7 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. I dalej. W tym okrążeniu wykonamy łuki z 7 oczek łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na to czwarte oczko łańcuszka. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Oczko łańcuszka. Półsłupek na tym samym oczku łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Uwaga! W tym okrążeniu wykonujemy tutaj 3 oczka łańcuszka. Oczywiście ilość tych oczek łańcuszka możesz dopasować do swoich potrzeb. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko to czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. I ja wykonuję 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to czwarte oczko łańcuszka. Półsłupek. Najwyższa pora umieścić w środku wypełnienie. Naciągamy robótkę i pracujemy dalej. Ja wykonuję 3 oczka łańcuszka. Jak mówiłam, ilość tych oczek łańcuszka możesz dopasować do swoich potrzeb. Naciągamy robótkę i tutaj możemy już chwytać za łuki. Wykonujemy półsłupek. Całe okrążenie. Na końcu okrążenia mam 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Tak to wygląda na chwilę obecną. Przechodzimy na środek łuku. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Wykonaj tyle, aby znaleźć się na środku swojego łuku.
oczko łańcuszka. Tutaj możemy już chwytać za te łuki. Wykonujemy półsłupek. Tutaj zakończymy okrążenie. Chwytamy za kolejny łuk. Wykonujemy półsłupek. Chwytamy za następny łuk. Cały czas naciągamy robótkę. Półsłupek. Pracujemy do końca okrążenia. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitkę chowamy. Mnie się podoba, jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje poradniki. I do usłyszenia. Cześć. Jeśli wykonasz robótkę, nie zapomnij podać autora wzoru. Dziękuję.